A może by tak usunąć VAT, zrobić więcej dostosowań dla kobiet, zunifikować te zasady, przestać utrudniać przeszkody, a może bardziej zadbać o bezpieczeństwo. Cześć, tutaj Jeżro i metody na przeszkody i zapraszam na moje 12 rzeczy, które ja osobiście zmieniłbym w OCR. Na większość nie mam większego wpływu, natomiast można wyrazić swoje zdanie i być może zachęcić organizatorów do tego, żeby przemyśleli inną opcję. A jak wyrazić to swoje zdanie, to powiem na końcu. A tymczasem zapraszam na 12 rzeczy, które ja osobiście bym zmienił w biegach z przeszkodami. Pierwsza sprawa, którą zdecydowanie bym zmienił, to usunąłbym tak zwany VAT. 10 km to jest 10 km, 50 km to jest 50 km. Oczywiście ze względów organizacyjnych plus minus 500 metrów, na przykład dla 10 km, czy plus minus kilometr dla 40 czy 50 km, to jest ok, ale bardzo nie podoba mi się coś takiego, że zapisuje się na 20, a potem po 20 się okazuje, że jest 30. Generalnie ma to też swoje dobre strony, bo szykowałem się, że ledwo dam radę 20, a później się okazuje, że dałem radę 30, no więc mentalnie fajnie to może zmienić perspektywę. Jednocześnie dla kogoś, kto przygotowuje się stricte sportowo, wytrzymałościowo, może to być bardzo uciążliwe. Dlatego ja generalnie bym zlikwidował VAT. Drugi punkt, co jest oczywiste dla nas, niekoniecznie jest oczywiste dla innych. I tym drugim punktem właśnie jest, co ja bym zmienił. Dostosowanie przeszkód dla kobiet, do ich możliwości, do ich warunków fizycznych, do ich biomechaniki, do ich całej fizjologii. Jest to bardzo inne niż u mężczyzn, a tymczasem na biegach wygląda to tak, że zazwyczaj dostosowane są przede wszystkim ciężary, akurat przeszkód tych ciężarowych jest bardzo, bardzo niewiele i niektóre przeszkody delikatnie są zmienione, no ale powiedzmy na przykład jeden skok na Salmon Ladder to jest cały czas jeden skok na Salmon Ladder, który wymaga też i techniki, można to zrobić czysto technicznie, ale też siły. Więc ja bym dał jeden skok, ale połowę krótszy, na przykład 10 cm. Jak mamy multiriga i jest do przejścia 10 kółek, to dla kobiet dałbym 8. Generalnie dostosowałbym to na wielu polach. No, to troszkę tak jakbyśmy mieli biegi przez płotki i byłoby tyle samo co dla mężczyzn, albo gryf po podnoszeniu ciężarów ważyłby tyle samo. No nie waży, we wszystkich innych dyscyplinach generalnie od lat z założenia było to oczywiste, że te warunki są inne dla kobiet. W biegach z przeszkodami jakoś tak to powolutku idzie, więc dziewczyny, wyrażajcie swoje opinie, proście, a będzie wam dane. No trzeba ten feedback dawać, bo są zmiany, powolutku to się przesuwa, jednak ciągle wydawałoby się, niektóre oczywiste rzeczy nie są wdrożone. Trzeci punkt, co bym zmienił, co bym poprawił, to zdecydowanie zadbałbym bardziej o bezpieczeństwo, żeby jednak ludzie mogli czuć się bezpieczniej w razie ewentualnego upadku z przeszkody. Nie zawsze można spotkać materace, czasami przeszkody ustawione są na przykład na betonie albo na jakimś twardym szutrze, no generalnie na podłożu, na które upadek no raczej nie byłby pożądany, więc tutaj pomimo tych wszystkich waiverów i zabezpieczeń się organizatorów przed ewentualnymi pozwami o odszkodowanie, myślę, że dobrze by było właśnie o to bezpieczeństwo bardziej zadbać. Z drugiej strony, gdyby zrobić z tego atut i bardzo to podkreślić marketingowo, to też myślę, że dużo więcej początkujących osób na bieg by przyszło. A jednocześnie, jeżeli chcesz się nauczyć bezpiecznie pokonywać przeszkody, to zapraszam na swoje zajęcia metody na przeszkody na żywo w Krakowie BeFit 24 Gym w każdy czwartek o 19:00. I tam właśnie uczę sposobów, jak bardzo, bardzo bezpiecznie, no i też skutecznie pokonywać przeszkody. Więc mała reklama, ale zapraszam. Czwarty punkt. Niejasne nazwy. No bo jeżeli powiem komuś rekrut, klasik, hardcore, to ta osoba nie ma kompletnie żadnego pojęcia, o co chodzi. Tak samo Spartanie, Sprint, Super, Beast. To niewiele mówi. Trzeba się mocno w to wgryźć, żeby było wiadomo, o co chodzi. Że to jest nazwa dystansu, że jeden jest dłuższy, inny jest krótszy. No Sprint jeszcze jest jasny. Super może już być cokolwiek. Beast, wiadomo, coś trudniejszego, ale też nie wiadomo. Tak samo na Runmagedonie. Rekrut, no to jest jasne. Classic może być cokolwiek. Hardcore, no już brzmi zdecydowanie lepiej. No ale można by to było nazwać troszkę bardziej tak, żeby to mimo wszystko dla tych, którzy są kompletnie jeszcze niewtajemniczeni, wiedzieli. Albo kto z początkujących wie, co to jest trifecta?
w Spartanie, to jest trofeum za zdobycie, ukończenie trzech dystansów w jednym roku. No ale jednak jest to nazwa, która niewiele mówi. Podobnie Runmagedon Veteran. No Veteran, coś pewnie już osiągnął, ale też nie wiadomo, co ten Veteran. Więc te nazwy w jakiś taki sposób prosił, żeby jednocześnie zachować ich marketingowy charakter. No Beast to jest Beast, Hardcore to jest Hardcore, wiadomo, że brzmi tak fajnie i dumnie jest to ukończyć. Jednocześnie, żeby troszkę więcej mówiło osobom, które dopiero zaczynają. Piąty punkt, trochę utopia, bo organizatorów jest wielu, ale ja bym sugerował ujednolicić zasady, żeby było to wszystko bardziej proste, bardziej zrozumiałe, no dodawać znaczy odejmować, żeby zasady pokonywania przeszkód były na tyle proste, żeby zrozumieli je i zawodnicy, nawet jak po łebkach przeczytają rulebooka, i wolontariusze, i sędziowie, żeby się to nie zmieniało co chwilę, bo czasami wiemy, że czegoś nie wolno, potem okazuje się, że jednak wolno, później, że nie wolno, ale można, bo po drodze się zmieniło, sędzia główny mówi tak, wolontariusze mówią inaczej, no to jest wszystko efekt właśnie zbyt skomplikowanych zasad i różnych zasad na różnych biegach, a czasami różnych zasad na tym samym biegu tej samej marki. Więc ujednolicenie i uproszczenie zasad to jest coś, co ja bardzo chętnie bym widział. Szósty punkt. Ja pomimo, że jestem fanem przeszkód i bardzo, bardzo, bardzo je lubię, to jednocześnie jestem przeciw temu ciągłemu utrudnianiu przeszkód, że później tylko na przykład dwie dziewczyny z elity docierają do mety, mężczyźni męczą się, koczują. Pytanie, czy o to chodzi? Przeszkody na większości biegów są już wystarczająco trudne. I teraz to troszkę tak jakby w biegach przez płotki co roku o centymetr te płotki podnosić. No, jakoś się tak nie robi. Albo w tym biegu lekkoatletycznym z przeszkodami. Też tam jest kilka prostych przeszkód. No są od początku dyscypliny takie same i ludzie specjalizują się w tym, żeby jak najszybciej i jak najsprawniej je pokonać. A w OCR-ze no jednak jest troszeczkę inaczej. Te przeszkody są utrudniane, kombosy są wydłużane. No na szczęście powoli troszkę to już stopuje, ale nadal ta tendencja do utrudniania jest widoczna. No weźmy taki trochę niszowy bieg jak Titan Run, na którym byłem w tym roku. I na przykład pojawił się tam Salmon Ladder, długie kombo z lowrigiem i jeszcze jeden bardzo trudny lowrig. No i to już są przeszkody, które no, dla początkujących osób, które chcą przyjść, pobawić się troszkę na sportowo, podjąć wyzwanie, no ale jednocześnie no, nie są wyjadaczami, będą już stanowiły problem lub będą niebezpieczne. Tak samo Commando Race, który był takim biegiem dla wszystkich, potem zaczął utrudniać przeszkody, no i efekt jest taki, że już tego biegu Commando Race nie ma, bo nawet moi znajomi mówili, że to ja już na to nie idę, bo to za trudne. Tam już zaczęli robić jakieś takie rzeczy, które trzeba trenować, a ja przyszedłem się po prostu pobawić, więc jestem zdecydowanie za tym, żeby nie utrudniać i nie podnosić tak bardzo stopnia trudności przeszkód. Kolejna, siódma sprawa to jest dysbalans, ponieważ jak to popatrzymy na OCR, no to większość przeszkód technicznych jest pokonywana w zwisie na rękach. Niewiele jest takich przeszkód, które wymagają albo użycia całego ciała, albo są nieco inne. No generalnie no najlepszym przykładem dobrego balansu to według mnie jest tutaj Spartan. No bo mamy wszystko, trochę technicznych, trochę równoważnych, trochę ciężarowych, trochę zwinnościowych. Tam jest wszystko. Jak popatrzymy na inne biegi, to generalnie mocno przeważają te, które są pokonywane wyłącznie w zwisie na rękach. No, też to była fajne, ale jednocześnie no, jest takie troszkę jednostronne. Więc tu bym dołożył trochę przeszkód, może i wymagających, ale właśnie, które wymagają użycia całego ciała. I to całkiem nieźle jest rozwiązane na Barbarianie, gdzie mamy na przykład lowrigi, które właśnie wymagają użycia całego ciała, więc tutaj troszkę, ale na Barbarianie na przykład z jakąś jedną równoważnie ja bym dołożył. Kolejna, ósma sprawa, co bym zmienił, no absolutnie utopijna, ale to jest unifikacja, tak żeby te wszystkie federacje jakoś się dogadały, żeby to grało, bo każdy w tym momencie może zorganizować swoje Mistrzostwa Świata. Podobnie jak w boksie, mamy kilka federacji, pięciu Mistrzów Świata i tak naprawdę nie wiadomo, kto tym Mistrzem Świata jest. Podobnie jest w OCR-ze, no jest troszkę tych imprez, Spartan ma swoje, OCR, ten ze Stanów i z Kanady ma swoje. Niedługo będą kolejne Mistrzostwa Świata organizowane przez tą federację, która stara się być światową, ale na razie ogranicza się przede wszystkim do Filipin, więc jak ktoś chce na przykład pobiec na OCR 100, no to jedynym miejscem w światowej organizacji są Filipiny, więc to też tak troszkę dziwnie. W Polsce było, no ale okazało się, że tor jednak nie był usankcjonowany, nie był, może był zrobiony zgodnie z tymi wytycznymi, to się później okazało, że nie jest. No właśnie brakuje zdecydowanie tej unifikacji, więc
te federacje dążyłbym do tego, żeby była jedna. Kolejny punkt, dziewiąty, to jest taki, na który zwróciła uwagę Małgorzata, czyli dziura wiekowa, jeżeli chodzi o dzieci, bo zawody kids, o ile dobrze wiem, kończą się chyba na wieku 14 lat, potem są właśnie te 14-15-latki, które jakby są wykluczone i potem dopiero od 16 na niektórych biegach, ale też nie na wszystkich wolno startować. Ja nie mam dzieci, więc nie orientuję się tutaj, ale mniej więcej wiem, że właśnie taka dziura wiekowa jest, no i te osoby, które mając kilkanaście lat, czasami są świetne i lepsze od wielu dorosłych, nie mają po prostu gdzie startować, bo albo nie wolno, albo tych zawodów jest bardzo, bardzo niewiele, więc tą dziurę wiekową zdecydowanie bym usunął, wykluczył, dodał jakieś takie formuły, żeby te dziewczyny i chłopaki też mogli startować. Następna sprawa, jak już jesteśmy przy dzieciach, to jest elita dla dzieci. Ja dzieci nie mam, ale jednocześnie byłem dzieckiem, więc z perspektywy dziecka i sporej świadomości, jaką mam, jestem w stanie zobaczyć, bardzo dokładnie wymienić, zaobserwować, jakie efekty przyniosło to, że byłem wychowany w presji na wynik. Liczyły się tylko rezultaty, oceny, to, jakie właśnie mam wyniki, a nie to, co do nich prowadzi. No i budowanie poczucia wartości na rezultatach, no, ma psychologicznie bardzo, bardzo duże konsekwencje. Pogoń za wynikiem, wieczny stres, niezadowolenie, presja, strach przed oceną, no to wszystko właśnie z tego wynika. Więc ja zdecydowanie byłbym za tym, żeby biegów dla dzieci w formie elity, rywalizacji, żeby nie było, bo rywalizacja, jaką mamy, no, najczęściej jest bardzo niezdrowa. Porównywanie, wytykanie błędów w szkole, skupiamy się tylko na słabych stronach. No, bardzo, bardzo duży temat. Jeżeli chcecie więcej o tym, jak wygląda kwestia dzieci w sporcie, to zapraszam do wywiadu z Darkiem Ilnickim, gdzie przez dłuższy czas właśnie rozmawiamy z nim. Darek jest trenerem i obserwuje dzieci, prowadzi dzieci od lat i właśnie może tam usłyszycie, na pewno usłyszycie dużo więcej na ten temat, jak właśnie działa presja na wynik i rywalizacja w bardzo młodym wieku. Także zapraszam do tego odcinka. 11. Przedostatni punkt, co ja bym zmienił, może no nawet niekoniecznie zmienił, bo za chwilę powiem wam, jakie tutaj mam zdanie, czyli edukacja sędziów i wolontariuszy. Jeżeli chodzi o sędziów, to naprawdę jak jestem na biegach, to no jestem mega zadowolony. Jeżeli chodzi o sędziów, to no jestem pod wrażeniem, naprawdę bardzo mi się podoba, jak to wszystko wygląda. No jednocześnie, no właśnie zdarzają się czasami jakieś niejasności, że ktoś uważa, że jest tak, że a i zasada jest inna i pewne właśnie nieścisłości dochodzi do spornych sytuacji. No i z jednej strony dobre szkolenie i odprawa dla sędziów i wolontariuszy przed biegiem, a z drugiej strony, to mówiłem o tym wcześniej, uprościć zasady, bo jeżeli sami organizatorzy lub właśnie sędziowie czy wolontariusze nie ogarniają tych zasad, to być może warto sprawdzić, czy one nie są zbyt skomplikowane i nie podlegają zbyt wielu interpretacjom, bo jeżeli tak jest, no to właśnie tu jest kwestia do rozwiązania, a nie, że sędziowie czy wolontariusze nie ogarniają. Więc tutaj kolejny raz za uproszczeniem zasad. Kolejna sprawa, ostatni, 12. punkt, to kwestia, moim zdaniem, rozdziału elity od open i fan. Jeżeli chodzi o elitę, wiadomo, rywalizacja czysto sportowa na wynik, na czas lub też na początki w elicie, czyli donoszenie opasek. Generalnie są to osoby określone wyłącznie na rywalizację sportową. Open zostawiłbym tak jak jest, z tymi zasadami, które są. Jednocześnie dołożyłbym właśnie tutaj taką formułę for fun, czyli nie mierzymy czasu, nie liczy się, może być zabawa, nie ma żadnych zasad, możesz zrobić co chcesz, kiedy chcesz i gdzie chcesz. Jak chcesz się bawić, chcesz mieć dużo bota, no to właśnie bym zrobił jeszcze taką formułę typowo for fun, a open bardziej coś dla osób, które są pretendentami lub po prostu chcą postawić sobie wyzwanie i przestrzegać tych nieco luźniejszych zasad niż elicie, ale jednak chcą tych zasad przestrzegać. Jeśli ktoś chce wyłącznie bawić, no to właśnie opcja for fun. Co jeszcze? Na pewno zrezygnowałbym ze stawiania przeszkód w błocie, po wodzie, zwłaszcza technicznych. No takie utrudnienie, no postawimy ściankę nabiegową w piasku albo w błocie, no i później dwie osoby z elity ją w stanie są przejść. Albo rampa z wody. No dużo jest takich, czy latający, zaraz postawiony po zbiorniku z wodą, kiedyś na Run Magadonie tak było. No generalnie tego typu utrudnienia bym
zdecydowanie wycofał, tylko sprawił, żeby to była rywalizacja czysto sportowa, wyzwanie, a jeżeli ktoś chce, no to też dużo, dużo zabawy. Jeżeli ktoś chce, lubi taką opcję błotną, to osobiście ja bym te trasy rozdzielił. Elite i Opena, takiego bardziej sportowego, jednak bym wyłączył z tego błota, a ktoś jak chce się pobawić, to niech się bawi. I tyle. To był ostatni punkt, także tak to z mojej strony wyglądało. Jeżeli masz jakieś swoje pomysły, daj znać w komentarzu. Tyle by było z mojej strony i miałem powiedzieć właśnie, no jak wyrazić tą opinię. Generalnie tak, żeby nie budować konfliktu. A jak się buduje konflikt? No właśnie krytykując, mówiąc, bo wy nie wiecie jak to robić, bo wy jesteście głupcy i tak dalej. Nie w ten sposób, ja w ten sposób nie polecam. Tylko właśnie z perspektywy, bo ja, no mówię, ja bym to zmienił, ja bym to zrobił tak, ucieszyłbym się, gdyby było tak. I wtedy jest to wyłącznie moje zdanie i zostawiam decyzję drugiej stronie bez żadnego, no właśnie, atakowania. I bardzo często jest tak, że jeżeli chcemy komuś udowodnić, że jest w jakiś sposób w błędzie, no to wtedy ta druga strona, chcąc pozostać przy swoim zdaniu, zaczyna kontratakować. No i konflikt się tylko nakręca, a jedynym efektem kłótni jest to, że obie strony pozostają jeszcze bardziej utwierdzone w swoich zdaniach. Czyli jeśli się już kłócić, to nie z kimś, ale o coś. Czyli mówię o tym problemie, co dla mnie jest problemem, ale nie oceniam tej drugiej osoby. To taki właśnie troszkę głębszy tip na to, jak komunikować i jak dawać feedback. I tyle by było. Wielkie dzięki za oglądanie i wysłuchanie. No i do zobaczenia na trasach. Pozytywne wibracje.